Robimy sobie poranny przegląd TeamSpeak'a i Dyrbek zasubskrybował. Dzięki Dyrbek. Dzięki za suba. Co oni nam tu proponują, Dyrbku? Na ciebie czekają właśnie, to dla ciebie ten przegląd specjalnie. No nic, proponują nam to samo, co przez ostatnie 100, kurde, dni. Smashing the battle. Co to jest? Jakiś brawl taki, tylko 3D? A nie. Czyli co, skaczemy i wybijemy kluczem jakimś. No dobra, no nie, mi się nie podoba, nie wiem o co chodzi. Wali biega babka i bije młotem wszystko i cały trailer na tym polega. No i mnie nie zainteresował, no nie zainteresował. No nie, no to takie gry to nie, to nie, to nie, 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 nie. Tu jest wirtualny. No dobra, zobaczmy. Jak jedziemy już po kolei, to zobaczmy. No powiem wam, że to mogłoby być zabawne nawet. Do gry z kolegami. Tylko to jest kolejna gra, która pewnie kosztuje 40 euro i nie wiem, gdzie ona jest. A, dostępne w maju dopiero. No tak, no bo to dopiero będzie dostępne i pewnie nikt tego nie będzie miał, nie? Kto w to będzie grał ze mną? Nikt. Popatrzcie. Tu jakieś numery wpisujemy. Koordynaty zostały wpisane. Stacja Mir zbacza z trajektorii. Ciekawe, to jest dużo numerków. Może one po coś są, może to jest symulator prawdziwy kosmosu. Co o tym myślicie? Connected. No to nie wiem. No nie grałbym w sumie chyba. Ember Strike. Puści się ten trailer, czy się popsuł? A Boże, to są te takie te klocki do układania. Myślę, że takie gry na komórkę tylko powstają. Hunter Games. I co Hunter Games stworzyli, bo przeleciała jedna... Chcę zauważyć, że 1/4 filmu przeleciała i jak na razie nie zobaczyliśmy nawet sekundy gry, nie? Tylko ich logo. Mistrzowie trailerów. No, ale to wygląda całkiem ciekawie. Tylko trochę jakby pod wodą było wszystko. O! Oh.
może i na końcu jakieś logo na końcu takie, że się nawet nie mieści na ekranie poprawnie. Dobry. No nie wygląda to za dobrze. Co tam, Bąkolu? Dzień dobry. Dzień dobry, brzydka pogoda taka, nie? Wiesz co, na zewnątrz to dobrze, to ja sobie siedzę w domku i gram. Wiesz, ściągam Duma, 13 minut mi jeszcze zostało i postanowiłem przeglądnąć różne rzeczy w Steamie. Mi się ściągnął 45 giga wczoraj. No, nie, ja zawsze ściągam przed streamem, znaczy na streamie jak odpalam, żebyśmy razem w nocy to ściągało mi się wszystko. Nie, ja chcę, żebyśmy razem poczuli z widzami, jak to się ściąga. Ale bardzo super jest udźwiękowienie, jest świetna, świetny soundtrack jest. No zawsze taki był, wiesz, on jest taki sam ciągle. Będzie jakiś maraton Cywilizacji 6, nie no, chyba nie, no ja w Cywilizacji 6, wiecie jak to jest Cywilizacja 6, nikt tego nie chce oglądać. A mi się też nie chce grać, bo ja nigdy nie grałem. Wiecie, dzisiaj na imprezę chciałem zapraszać, a ty się w gry komputerowe bierzesz. No. Bawisz? Imprezę to ja, wiesz, wczoraj miałem. Kurde. Aha, to w ogóle śmieszna giera jest, to widziałem wcześniej. Tylko, że to jest na multi. To jest? To jest kuk, to jest takie tam? Gotowanie takie, ale tam się różne rzeczy zmieniają, a ty musisz łazić i donosić. Wiem, ja to już, ja rozmawiałem z twórcami tak. I oni jeszcze tego nie chcą w żaden sposób dystrybuować, ale ja już dałem znać, że dałem do ciebie link do mnie, że dawali coś tam. Że to będzie dobre, ja już czułem to, że to będzie dobre, to challenge takie. Overcooked, kurde. No i to mi się podoba. I taka gra jest bardzo wesoła i to jest fajne. Takie gry powinny powstawać, nie? Czekajcie, bo coś ominąłem. No i co, przeszedłeś czaj tego Duma? To ja? No. Chyba rok. Rok ponoć siedział 8 godzin jak włączył. No to jest taka pewnie wciągająca gierka, nie? Dobra, nie mogę takich trailerów, jak widzę takie gry. Znaczy gra jest pewnie spoko, ale... Ty, dobre. Co? Przetestuj na YouTubie lizaki z boczku z Biedronki. Takie patyczki obwinięte boczkiem na grilla. Ale no to lizaki z boczku... Jak ja to mam przetestować? Ale przecież to trzeba na grilla dać i później... No to idę na grilla i sobie jem, a jak ja mam to w domu testować? No to już lepiej chyba sobie samą boczek kupić i nawinąć, bo co to może być za boczek? No najgorszy. Znaczy to jest słabej jakości. Zawsze taki... wszystko co macie do grilla, co dają jakieś takie, to jest najgorszej jakości mięso i ten... I już jest w jakimś marynacie. No już w marynacie, bo pewnie już stare było i im skisło, to mówią co z tym zrobić. A weźcie to w marynatę, wrzućcie i nową datę ważności dajcie. Nie będzie zielonego widać. No takie gry to chyba były na przeglądarce za darmo, nie? Ragdoll, Runners. Tak. Wiesz, ja nie rozumiem, po co oni to wypuszczają. Wiesz co, no może ktoś to kupi, nie? Może ktoś nie wie, że to jest przez przeglądarkę, kurde. Znaczy, nie, aha, bo na przeglądarkę było chyba zwykły single, a to podobno ma być multi. I to, ja jestem ciekaw, jak to multi będzie wyglądało. Znaczy, wiesz co, no gra może być zabawna, nie? No ale dla nas, a nie wiem, czy ktoś tak normalny sobie to kupi. Czy generalnie próbowałeś w to grać, bo to bardzo było ciężko biegać. No. Strasznie ciężko tam. Domyślam się, jak to trzeba klawiszami trzeba biec. To może być słabe. Ile tam nam jeszcze nam zostało? Dobra. Nadchodzące. No, no właśnie, co-op to jest. Salt and Sanctuary, to już gdzieś widziałem. O, ten Homefront, coś było z tym Homefrontem. Ale jakie DLC, kurde, Homefront? Ale ten tak, wychodzi w ogóle. Tylko ja nie wiem, czy ten Homefront jest polski dalej. A to w ogóle było polskie? Nie wiem, nie znam gierki. Homefront The Revolution. To wychodzi 17 dopiero, za 3 dni. Jakiś murzyn. Would surely plunge us into darker days. Tak mi się wydaje, że on był... Że był polski. No nie wiem, może mi się coś popieprzyło. Ja się tam nie znam na grach. To... Ty się znasz na graniu w gry? Nie, ja sobie po prostu gram w gry.
To jest kurde jakiś Dark Souls 2D tutaj. Weź zagraj w tego Neon Drive'a, ja chcę zobaczyć jak ty grasz. Ja chcę grać w Neon Drive'a, mam Duma dzisiaj w planach. No i demon zniszczę. Ty, to ona jest naprawdę Dark Souls 2D. Mhm. Jaki przeciwnik wielki. Ty, to naprawdę jest jakiś Dark Souls 2D. No ale okej. Portal Stories VR, ciekawe. Ty, rzeczywiście jakiś portal. Nie, ja ten... Ty ma chyba nie odpalić, bo ja nie wiem, czy ja w ogóle nie będę jechał zaraz. A kiedy my pizzę robimy, są? Nie wiem, wiesz, no na pewno nie dzisiaj, ani nie jutro. Po co? No bo dzisiaj mnie nie ma, tak robię stream z czegoś tam, z czegoś mnie nie ma, a jutro też robię stream pewnie z Duma, a później mnie nie ma, bo jutro jest kurde mecz, nie? Stary. Jaki mecz? No Piast Gliwice, kontrat ktoś tam, musimy wygrać i Legia musi przegrać i wtedy nie wiem, że ty na mecz kurde, idziesz, stary. No stary, no przyśpiewki, kurde. Ty masz, no kurde, idę na mecz, bobój, no. Idziesz? No stary, na Żyletę idę. Z moją dzielnicą, mi... czekaj. Przyśpiewki, Piast Gliwice. Ja się będę uczył, czy wygrywasz, czy nie. Nie. Ja i tak kocham cię, w moim sercu jest Piast Gliwice, tak? Czekaj. Piast Gliwice! Piast Gliwice, nowa przyśpiewka. Piast Gliwice, ja nasz. Kocham cię. Wololo, przyśpiewka, moi drodzy. Boże, jaka muzyka. Nie, jak słyszę taką muzę, po pierwsze to nagrywam akurat, to przegląd. A, dobra, w dupie to mam. No jakieś tam przyśpiewki się nauczę i coś tam przyśpiewam sobie. Coś mi tam mówił szwagier, że tam coś jakieś 70 lat, mistrza smak. Nawet takie to było skoczne, nie? To muszę ogarnąć sobie. Dobra, wróćmy do tego sklepu. No nie. No. Stworzyli jakiś remix na przykład? Ale czego, ja, czemu jak daję sklep, to mi się włącza? O to. A powiedz, czy wy, na przykład będziesz miał jakieś akcesoria kibicowskie? Nie wiem, pałka, maczeta, nie, kaset. Shadwen, to brzmi jak jakaś żydowska gra. Aha, czyli ty nie wchodzisz z takim czymś, ty już masz zakopane tam od razu na Żylecie. Mm. Tam, tylko ze szpadlem podchodzisz, tak? Mhm. Patrz, jakaś historia jest. O, jakie ładna grafika. Ty, to jak jakiś, wygląda jak jakiś Thief. Mała się prześlizgnęła między kratami. Tak mówisz, że lubisz jak tak się prześlizguje? Nie, no tak zrobiła. A. Ty, może byśmy ponownie kiedyś zagrali w Who's Your Daddy, bo podobno takie super rzeczy tam się pozmieniały. No może. Można dobrą bekę. Można by było zagrać, jak zrobili. Podobno coś. Można nawet, może być dwóch ojców, dwóch dzieci. Stary. Ale ma to sens jakby sama gra? Czy tak jak wtedy, że wystarczy wejść, zjeść tabletki i umierasz? Nie, teraz to już jest lepiej rozbudowane, są questy i jest dużo więcej sposobów na ogarnięcie tematu. Mm. O ja, to nie jest złe. Trzeba się tak nastawić właśnie Shaftem. Na roleplay. Dolphin Defense. Nie rozumiem, jakaś panna w stroju kąpielowym. Delfiny na rakieta. Delfin coś gada, to jest na VR-kę. Trzeba się zjarać, żeby w takie coś grać. Kurde. Pierdolę. Soft body.
Ty jakiś chyba, ty jakimś jesteś plemnikiem czy czymś w tej grze. Świat muzyczny, kurde. No, ładnie to zrobione. To ma sens, ta gra. Trzeba wężem grać, nie? Jesteś wężem. Bardziej taką pijawką trochę. Co jeszcze tu będzie? Soft body. No ciekawa historia. Klepto. A klepto to było to o tym typie, co okrada mieszkania? No może być, że kleptoman, nie? Mhm. Ale mi nogi bolą. Wczoraj żeśmy robili martwy ciąg i podniosłem, kurde, 110 kilo. Znaczy ogólnie podnosiliśmy od tam od 50 czy od 40 co 5 kilo więcej i 3 razy. No ja podnosiłem. Powiem wam, że 110 to już jest, kurde, takie, że już... Najbardziej boli skóra, że tak się na tym, wiecie, na rękach tak naciąga, na dłoniach. Właściwie to ten, nie? No myślę, że bym jeszcze trochę tam podniósł więcej. To chyba nie jest za dużo. 110 to chyba się biorą tak normalnie do góry. No i to niezdrowe musi być, bo to, wiecie, kręgosłup se można... Widziałem jeden... Widzimy tak w trójkę stali, wiecie, każdy se tam robił te swoje 3 podniesienia, bo to trzeba było co minutę 3. Każdy sobie robił te 3 podniesienia w trójkę. Jeden kolega co robił, to tak, kurde, no wiecie, plecy krzywe, to przecież on po takich, wiecie, 15 minutach treningu, to kurde, będzie miał garba i tyle. Klepto. Tutorial level. No podoba, gierka mi się podoba, to klepto. O. I co, ukradł obraz, tak? Ja jeszcze się z, jak ten? Pociąg w Polsce uderzył na przejeździe, stał samochód. Przecież to 3 dni temu uderzył już. Było wszędzie ten film, nawet w telewizji chyba. Bunkul, ty to jesteś wyrwany na ziemię, z rzeczywistości. Wszyscy się położyli. Tak, wszyscy się. I deska przebiła okno, której nigdzie nie widać na filmie, ale tak było. A z tym samochodem, co był, nie wiadomo, nikt, nic, czy tam... No, koleś to z pomodu pewnie od razu spieprzył, nie? Jak zobaczył, że jedzie pociąg. Dobra, moi drodzy, 30 sekund nam zostało do Duma. No to już Duma.